Dzień dobry, witajcie, tu Paulita w mojej kuchni, a dzisiaj mamy takie święto, dzień makaronu, więc dzisiaj zrobimy danie z makaronu, tak? Najważniejsze takie makaronowe danie, no to wiadomo jest spaghetti, ale my wykorzystamy makaron spaghetti, ale zrobimy je w trochę innej formie. Odkładam moją tabliczkę magiczną. No i słuchajcie, dzisiaj ja postanowiłam zrobić makaron z boczkiem i sosem porowym. Ale użyjemy do tego właśnie makaron spaghetti i powiem Wam, że naprawdę gotowanie makaronu w Thermomixie jest fajną sprawą. Tylko teraz tak, tu mamy, ja oczywiście muszę namieszać, no bo tak, w tym przepisie najpierw się robi sos w Thermomixie, a makaron trzeba gotować na kuchence, więc tak naprawdę ja trochę po swojemu zrobię. Najpierw sobie ugotuję tutaj makaron, bo naprawdę pokażę Wam, że to jest po prostu niesamowite. I potem odłożymy ten makaron, szybko zrobimy sos i połączymy to razem. Więc tak, zaczniemy od tego, że włączymy gotowanie makaronu. Nie, tu mamy gotowanie ryżu. Gotowanie makaronu, a widzicie, już namieszałam, jak to zwykle bywa. Trzeba najpierw wpisać gotowanie makaronu, tylko teraz widzicie bunt Thermomixa. Mamy kaszy, dobra, wpiszemy makaron. Będzie? O, mamy. Gotowanie makaronu. No i takie podstawowe, tak? Rozpocznij. Więc tak, wlewamy 1200 gram wody. Teraz tu. No i wiedziałam, że się poleje, obleje i zaleje. Tylko, no co jest? Dobra, tak szybko. Dobra, teraz będę tu wycierać. I teraz tak, to zamykamy. Włączyć trzeba na 12 minut, temperatura 100 stopni, bo ta woda musi się zagotować. Ustawiamy obroty 1. I teraz w międzyczasie, słuchajcie, ja tu mam makaron, przygotowałam makaron, odważymy sobie 350 gram. Każde gotowanie makaronu, no to jest przeważnie około 350. Po zagotowaniu wody musimy sobie zobaczyć, ile ten makaron potrzebuje czasu, żeby go ugotować. No wiadomo, każdy ma inaczej, bo to nie chodzi tylko o spaghetti, tylko ogólnie o makaron. To może być nitki, może być kolanka, gwiazdki, pszczółki, nie wiem co tam chcecie jeszcze. W każdym bądź razie, i tutaj się nie mogę doczekać. 9 minut. Ale to za chwilę, a powiem Wam w międzyczasie, co potrzebujemy do przepisu. Na pewno potrzebujemy por, biały pokrojony w krążki, boczek, majeranek, przyprawy typu kostka rosołowa albo bulion zrobiony przeze mnie, sól, tam potrzebna jest gałka muszkatołowa, ale ja nie mam, oliwa z oliwek, mąka i mleko. No to co, słuchajcie, to na razie poczekamy, aż ta woda się zagotuje, ja nie będę Was tyle trzymać, za chwilę wrócimy. No i słuchajcie, nasza woda już się zagotowała, teraz klikamy przycisk dalej. I teraz tak, możemy sobie tu włączyć filmik z instrukcją, ale ja Wam tego filmiku nie będę pokazywała, bo zobaczycie wszystko na żywo. I dalej, teraz tak, jeszcze, o gorące, jeszcze powiem Wam tak, ściągam sobie tą miarkę. Taruję, ale nie wiem, czy będzie w kroku następnym, czy nie. Sypię sobie 1,5 łyżeczki soli. No i teraz muszę wytarować znowu. 320 to jest gram, więc tam, a tam było 350 chyba, no ale to tak mniej więcej. Słuchajcie, trzeba przygotować, no tak, nie przygotowałam się do końca, ale dobra. Tu mamy chyba kilogram, więc to będzie mniej niż pół. Jeszcze mam takie spaghetti długie kupione, 50 cm, ale to już nie będziemy tego gotować. Dobra, włożymy to. Zobaczymy, ile tu jest. No, jeszcze troszeczkę. Czekajcie, ile będzie? No nie, jak zwykle. No jeszcze cieplinę. Się sypie. Dobra, może być tak, 320. I wciskamy przycisk. O, teraz jest, no, 1,5 łyżeczki soli, więc myśmy już to dali. I przycisk dalej. I teraz mówiłam Wam, trzeba ustawić sobie czas, tak?
My tu mamy 9 minut, więc ustawiamy sobie 9 minut. Temperatura 100 stopni i obroty wsteczne, czyli żeby nam nie pociachało tego makaronu, jedynka będzie. I teraz zobaczcie, jak pięknie będzie się makaron gotował. Taniec, taniec makaronowy. Ja nie będę Was trzymać te 9 minut, aż on się ugotuje, ale za chwilę chcę Wam pokazać, tylko ten, jak on już tam sobie wpadnie, no to się wyłączymy i wrócimy za chwilę. No naprawdę, słuchajcie, jak to fajnie wygląda, jak ten makaron sobie tańczy. No i on już, jak widzicie, on się obraca, ten dół już się robi miękki, on zaczyna nam się chować do środka, tak? Jest go coraz mniej tu na zewnątrz. Nie bójcie się, tego makaronu nie będzie pociachany, będzie normalne spaghetti, takie długie. Temperaturka nam rośnie. Do tego w międzyczasie trzeba przygotować sobie waromę, bo przecedzimy przez waromę, przez tą dużą michę i trzeba przelać to wodą. Ale ja tak, żeby Wam wszystko pokazać, przecedzę sobie do tej miski i nie będę, przepraszam, tego przelewać, bo ja chcę, żeby ten makaron był ciepły. No i już za chwilę makaron nam zniknie całkowicie, a ja przygotuję sobie w międzyczasie resztę rzeczy do... Widzicie, można go trochę pomóc. O, ale pomogłam, także wyjęłam. Także dzisiaj mamy dzień makaronu. W Thermomixie jest naprawdę bardzo dużo przepisów z makaronem. To nie jest tylko spaghetti, ale tak jak już wcześniej mówiłam, wstążki, rurki, jakie tam chcecie, zapiekanki z makaronem, makaron gotowany, makaron podpiekany, z sosami, na słodko, na słono. Także podzielcie się wrażeniami, co żeście zrobili dzisiaj w Światowy Dzień Makaronu. No dobra, słuchajcie, no to widzicie, już on znika, za chwilę go nie będzie. Wrócimy za jakieś tam 7 minut, jak się ten makaron ugotuje. No i nasz makaron już jest ugotowany, słuchajcie. I teraz tak, mamy odcedzić makaron. Ja Wam akurat osobiście tego nie pokażę, więc pokażę Wam na filmiku. A ja sobie tu w międzyczasie właśnie go odcedzę. Widzicie, jak fajnie można sobie popatrzeć, pokręcić, żeby ten makaron sobie wyleciał. Ja też tak zrobię, tylko pójdę sobie do zlewu. Już wracam, bo mi się trochę makaron pokręcił, ale już jest. Ok. No i teraz słuchajcie, teraz powracamy do naszego przepisu. Garnek jeszcze go... No, garnek dalej, dalej, dalej. Wracamy do domku i otwarty przepis. A, ostatnio gotowane. No i mamy makaron z boczki. I teraz wznawiamy przepis. Czyli tak, zaczynamy od pierwszego kroku. 200 gram boczku wędzonego, bez skóry. Ja mam chyba tu 150, nawet nie. Ale tyle, ile mam, tyle dam. Teraz por, 250 gram por, biała część pokrojonego, jak mówiłam, na plastry. Też tyle dam, ile mam. Następnie dalej, oliwa z oliwek, 20 gram. Ja Wam tylko przypomnę, że ja tego makaronu nie przelewam wodą, bo ja chcę, żeby on był ciepły. I teraz zakładamy pokrywę z miarką. 3 minuty łyżka. Łyżka, no kopystka, czyli nie zakładamy miarki, tylko możemy, aczkolwiek nie sięga tam, więc ja nawet nie wkładam, niech to się spokojnie dusi. Czyli mamy duszenie boczku z porą. No to co, wracamy za jakąś chwilę. No i słuchajcie, udusiłam naszego pora już, razem z boczkiem. Teraz przycisk dalej. 250 gram mąki tortowej. Taki nie wygląda na uduszonego, ale jeszcze on dojdzie do tego. Nie, 250, 25, to tak naprawdę niewiele, ale dobra, mamy. No i znowu zakładamy miarkę z pokrywą. Przycisk dalej. Następnie, znowu. Jak chcecie włączyć te obroty z kopystką, to dosłownie delikatnie się przestawia pokrętło i jest. Minuta 23, teraz mamy gotowanie.
Co my tam jeszcze potrzebujemy, powiem Wam tak szybko. Bo mówię, makaron mamy już ugotowany, więc parę kroków już mamy zrobione. Później będziemy dodawać koncentrat, majeranek, gałkę, której ja nie daję. I będziemy to gotować 7 minut w 100 stopniach, tak samo do obrotu. No ale to wrócimy za chwilę. No i dobra, nasz boczek z porem się już trochę zrobił. Powiem Wam, taka się zrobiła jakaś ciapeczka. Aczkolwiek por jest w kawałeczkach, więc fajnie to wygląda. Smaku na razie jakiego takiego nie ma. Teraz tak, dodajemy 500 gram mleka. No tak myślałam, że to będzie mało. Ale jestem przygotowana tym razem. Tyle o ile. 500. No. 520. Ale cóż. Dalej, łyżeczkę właśnie koncentratu bulionu, czyli albo kostkę tak zwaną rosół. No i bulion daliśmy, do tego pół łyżeczki soli. Dalej, majeranek suszony, jedna łyżeczka. No jak na złość. Jedna łyżeczka. Pieprz, 1/4 łyżeczki, ja sobie tak sypnę, bo wiecie, te przepisy są takie, że każdy musi sobie dobrać gałki muszkotowej, 1/4 mielonej gałki, ale my nie mamy. Dalej, no i teraz wstawiamy 7 minut, temperatura 100 stopni, znowu łopatka, kopystka, no i co? I to się wszystko nam będzie dusić, gotować. Do zobaczenia za chwilę. Więc słuchajcie, nasz sosik jest już gotowy, wygląda fajnie, bo już oczywiście musiałam zajrzeć przed tym, aż Wam pokażę. No i co, według przepisu dalej, no to na pokrywie oddajemy miskę. Pamiętajcie, ta miska, która jest, to jest zwykła, najzwyklejsza miska, jaką macie w domu. Talerzyk, miska, nie wiem, garnek. Bo to jest do tego, żeby postawić na pokrywie i do tego właśnie odważyć 350 gram makaronu. Tu już żeśmy to zrobili. No i właśnie, tu jest na kuchence postawić garnek z osoloną wodą, zagotować, włożyć do niej makaron, gotować zgodnie z czasem. I teraz, my już to mamy zrobione, więc pomijamy wszystkie te kroki. Odcedziliśmy makaron, co prawda my przez warom, a nie koszyczek, ale jest. Przełożyć do dużej miski. Ja już sobie przełożyłam do mniejszej miski. Takie urządzenie do grilla bardzo fajnie jest też do spaghetti, bo ja wiem, że są specjalne łyżki. Nawet tu mam, ale słuchajcie, no... Też się da, oczywiście, ale ja sobie wypracowałam patencik z taką łyżką, z tymi szczypcami do grilla. No i co, wymieszamy troszkę ten sosik, no i polewamy, słuchajcie, no super, naprawdę, powiem Wam, że ślinka mi cieknie. Więc dzień makaronu będzie u mnie wyglądał tak, już nie będę próbować, bo znowu się poparzę. No to dawajcie znać, jak tam świętujecie, co żeście dzisiaj przygotowali makaronowego. Może Wy mi coś podpowiecie, co mam jeszcze sobie zrobić fajnego. No a co, według przepisu, no to makaron z boczkiem i sosem podawać na ciepło jako danie główne. No to co, my lecimy sobie do stołu. Wam życzę miłej niedzieli. Pozdrawiam Wam, dużo zdrówka Wam życzę, bo widzicie, co się dzieje, ale my się nie damy. Pozdrawiam, pa!